Bonjour! Dzień dobry. Witaj, kochana. Witajcie, kochane. Muszę wam poopowiadać parę rzeczy na temat manifestacji, ponieważ manifestuję namiętnie i świadomie od tygodni wielu. Zresztą, kto był na lustrze, ten wie, że zbieramy grzyby i robimy highlights. Ja na lustrze powiedziałam, daj kierunek, wymyśl sobie manifestację, wymyśl sobie, co chcesz i przestrzegaj zasad lustra przez 90 dni. Nie wiem jak wy, ale ja cały czas uprawiam ten sport i moje życie zmienia się na moich oczach, co daje mi insights, highlights. Też o tym mówiłam na lustrze, że każdego dnia siadamy do naszego dzienniczka i wypisujemy sobie trzy nagrody, trzy wygrane, ok? Czyli takie małe kropelki naszych manifestacji i robimy trzy highlights, czyli wytłumaczę ci, o co chodzi. Jak do tej pory reagowałaś ze swoich przekonań, cześć Paulinka, jeżeli do tej pory reagowałaś ze swoich przekonań, jeżeli do tej pory reagowałaś w ten sam sposób, jeżeli do tej pory nic się nie zmieniało w twoich reakcjach, w twojej perspektywie, no to całe życie po prostu myślałaś, robiłaś, patrzyłaś i reagowałaś w ten sam sposób. Po lustrze zaczynamy patrzeć inaczej, bo nie reagujemy na to, co się dzieje, tylko trzymamy się naszej sceny końcowej, naszej manifestacji, naszego scenariusza. Mniej więcej w praktyce wygląda ten highlight tak, że idę sobie przez życie. Na przykład ostatnio opowiadałam sytuację. Miałam coś z bankiem, nie? Taka dziwna sytuacja mnie spotkała. Jestem na mieście, chyba po siłowni i spotkała mnie dziwna sytuacja z bankiem. Poszłam do banku, tam jeszcze coś dziwniejszego się wydarzyło i musiałam wrócić po coś do domu i naprawdę w tej drodze od banku do domu mogłabym wymyślić najgorsze, najdziwniejsze scenariusze, bo ta sprawa naprawdę nie wyglądała dobrze. A ja zostałam opanowana i trzymałam się najlepszego scenariusza, a w zasadzie ten scenariusz brzmiał, że wszystko dzieje się na moją korzyść i że ja wiem, gdzie idę, ja wiem, kim ja jestem i nic złego mi się nie może przydarzyć i tak dalej, i tak dalej. No i oczywiście wydarzyło się to na moją korzyść. Sprawa się tak zakończyła niespodziewanie, że bardzo mnie to zaskoczyło. I na przykład to wpisujemy wieczorem do highlights, czyli wydarzyło się coś zupełnie nowego, czyli jeżeli na przykład nie zareaguję, to życie mnie zaskoczy, albo jeżeli nie stworzę oporu, to życie mi da to i to. To są highlightsy. Dobrze. Kto zostaje na live? Dajcie znać, co robicie teraz, jak mnie słuchacie. A ja już powolutku przechodzę do tematu. Zgubiłam wczoraj statyw. Gdzieś go zostawiłam. Zaraz idę na spacer szukać go. Stoicie na chusteczkach. Jeżeli chodzi o manifestacje, to jeszcze raz podstawy. Smacznych jagódek, jagódko. Każdy z nas manifestuje, prawda? Każdy z nas stwarza życie swoje, każdego dnia. I jak sobie uświadomimy, jem kurze łapki w galarecie. Wow, mój przysmak dzieciństwa. W pracy przy biureczku cię słucham. No, to się nazywa praca, tak można pracować. Chodzę w bikini po domu i gotuję fasolkę szparagową. Też uwielbiam. Każdy z nas manifestuje i
manifestujemy naszymi postawami i naszymi przekonaniami. A nasze postawy i nasze przekonania to są rzeczy nabyte. Bo twoja prawdziwa natura, czyli obfitość, którą jesteś, to jest mogę wszystko, mogę wszystkiego doświadczyć, stwarzam myślą, dziękuję za życie, za moje wieczne życie, dziękuję za moją egzystencję itd., itd. Dopiero jak tutaj przyszłaś na ten świat, do tego systemu, który jest oparty na strachu, jak nie będziesz miała strachu, to będziesz niewidoczna dla systemu. Cześć, ja was, kochani, już widzę, tylko nie będę się już rozpraszać, nie? Widzę was wszystkich. No. Więc jak teraz się przebudziłaś, na przykład w wieku 20 lat, albo 30, albo 40, albo 50, i dowiedziałaś się o świadomej manifestacji, że tak, że to ja tutaj mogę sobie w tej głowie poukładać tak, jak ja chcę, to chciałabym, żebyś na manifestację nie patrzyła w sposób, że to jest coś tam na zewnątrz, jakaś materialna rzecz, albo jakiś człowiek, jakiś SP, tylko chcę, żebyś patrzyła na manifestację jak na stwarzanie brand new person. Ty, kochanie, z moją pomocą musisz się na nowo stworzyć. To są dwa różne tematy. Healing jest ważny, współczucie, empatia do siebie, wyrozumiałość jest ważna. Jedno drugiego nie wyklucza. Nie mieszajmy teraz tego. Bez emocji spójrzmy na temat w ogóle jakby samego healingu. Jeżeli ktoś już wrócił do świadomości, że jest świadomością, to co ty będziesz uzdrawiać tam? To, czym nie jesteś? Wiadomo, że jesteśmy tym człowiekiem i że mamy warstwy jak ogry i że chcemy się zrozumieć i prawda też jest taka, że nie da się przejść dalej i uwolnić czegoś, dopóki tego nie zaspotujemy. Cześć, Anulko, dawno Cię nie widziałam. Podam tutaj taki przykład. Manifestujesz świadomie. I zanim zaczęłaś manifestować świadomie, to się zorientowałaś, że cały czas przyciągasz ten sam typ mężczyzn. Że zmieniają im się tylko ryki, ale tak naprawdę to jest ten sam typ non-stop kolor. A więc na pewno jest tak, skoro ta rzeczywistość jest twoim lustrem, a tak na pewno jest, na pewno tak jest, to wszystko, co doświadczasz, jest mentalne, to jest twoja rzeczywistość. Jak zamkniesz oczy i opuścisz ciało, ta rzeczywistość nie będzie funkcjonowała dla ciebie. Ty doświadczasz innej rzeczywistości niż ja. Ten człowiek z dołu, ten śmierdziuch tam, doświadcza innej rzeczywistości niż ja. Każdy z nas doświadcza rzeczywistości przez swoje soczewki, przekonania, postawy itd. Więc jeżeli doświadczasz cały czas tych samych mężczyzn, to znaczy, że musisz dotrzeć do korzenia tej sprawy. I najczęściej jest to dzieciństwo. Na przykład doświadczasz mężczyzn, którzy nie meldują się za bardzo, nie są systematyczni. Tylko pamiętajcie, dziewczyny, systematyczność nie oznacza pisania od rana do nocy. Ok? Dziękuję wam za wasze komplementy. Systematyczność to nie jest to od rana do nocy.
jak ktoś potrzebuje od rana do nocy, to jest to raczej styl przywiązania. To jest takie dziecinne, tak? Potrzebuje opiekuna. Nie. On ma swoje życie. Ty masz swoje życie. On ma swoje pasje. Ty masz swoje pasje. I czujemy głębokie energetyczne połączenie. Wybraliśmy siebie. Nie ma tam strachu, nie ma tam zazdrości, nie ma tam tego. Jak się pojawi, można o tym wspomnieć, ale można to też uwolnić. A jak świadomie manifestujesz, to najpierw robimy wszystko, co w naszej mocy, co możemy zrobić wewnętrznie, ale oczywiście honorujemy to, jakie stany przechodzimy i możemy czasami pogadać o tym z partnerem albo z kimś. Więc kiedy doświadczasz jakiegoś takiego samego rodzaju faceta, no to możesz być pewna, że tam gdzieś głęboko w podświadomości jest jakiś korzeń. I ten korzeń może właśnie być takim korzeniem, że nie dostawałam uwagi, nie dostawałam opieki i tak dalej, i tak dalej. No i żeby to uwolnić, to trzeba to najpierw zaspotować. Trzeba, no bo lustro ci pokazuje, co manifestujesz, co masz w środku, kotku. Więc musisz to zaspotować, uwolnić i zacząć stwarzać nową historię dla siebie. Nową historię, która powinna być oparta na absolutnie nowej, brand new identity. To jest fascynujące, bo nie ma żadnego limitu. Nie ma limitu. There is no limit. Ale w tej podróży, jak już, jak, nie wiem, powiedzmy skoku kwantowego, podjęłaś decyzję, no to teraz każdego dnia powinnaś sobie zadawać pytanie, okej, jak ta osoba, którą podjęłam decyzję być, zachowuje się i jawi i patrzy, i reaguje, albo nie reaguje każdego dnia. Jeżeli podjęłaś tą decyzję, a on jeszcze nie pokazuje ci tyle zaangażowania, jak podjęłaś tą decyzję być tą kobietą w tej takiej zaangażowanej, mega, mega, mega relacji, i on ci tego nie pokazuje jeszcze ci tego nie odbija, a ty podjęłaś decyzję wczoraj czy tam tydzień temu i po tygodniu cię to smuci, to coś robisz, ale to nie jest świadome manifestowanie. Świadome manifestowanie i przemienianie alchemiczne siebie podjęcie decyzji o stworzeniu brand new identity to jest deklaracja i praktykowanie u siebie wewnątrz bycia w takiej swojej magicznej kuli de lulu. Okej? Czyli w tej kuli de lulu, którą cały czas sobie żyjesz w sobie, to... Cześć, dzięki. Tam jest tożsamość, tam jest postawa, tam jest scenariusz i tam jest dedykacja twojej nowej rzeczywistości. I teraz, jeżeli zauważysz, że coś nie płynie według twojego scenariusza, jeżeli to 3D jeszcze ci tego nie pokazuje, to za pomocą różnych technik samoregulujących się, takich jak taniec, oddech, pisanie, spacer, płacz, ok? Regulujesz się, ale jak najszybciej
You bounce back do swojej kuli z powrotem. Bo jeżeli zawiesisz się na scenariuszu, który się tobie nie podoba, no to nie możesz spodziewać się innych rezultatów. Po prostu nie możesz. Po prostu oczekiwanie innych rezultatów będzie głupie. Ktoś by zapytał, no dobra, to ile ja mam to robić? Ile ja mam udawać? Ile ja mam delulować? Jeżeli takie coś pytasz, to znowu. You are not interested in building, creating the new brand identity. Ty robisz to po coś. Ktoś by sobie pomyślał, no dobra, ale jaki jest sens? Już rozmawiałyśmy o tym nieraz. Nie za bardzo jest w życiu jakiś sens. Nie ma w życiu sensu. Sensem życia jest doświadczanie i kreacja. A nie, no przecież wy jesteście na chusteczkach. Ja muszę chusteczek szukać. Więc pomyśl sobie, nie masz za wiele ruchów do zrobienia. Możesz albo tworzyć, albo być w swoim starym scenariuszu. Bo zobacz, i tak coś myślisz. I tak pojawiają się twoje myśli codziennie. Więc albo myślisz sobie po staremu, albo myślisz jak tamta stara osoba, która reaguje, która szuka winnego i tak dalej. Albo myślisz w nowy sposób. Więc ja bym tutaj się uczyła nowego sposobu wierności i dedukowania się swojemu wewnętrznemu delulu, swojej magic bubble, okay? Swojej magicznej bańce, bycia w swojej magicznej bańce. Jeżeli cię wyrzuci, no to samoregulacja. A w międzyczasie, jak nie masz siły cały czas pałować tej swojej rzeczywistości, do której się wybierasz, to po prostu relaks. Po prostu przyjemność. Po prostu obecność. Po prostu życie. Olimpio, czy taka wskazówka podstawowa to kontrola swoich myśli i głównie schodzenie do ciała i czucie w ciele? No przy manifestacji musisz kontrolować swoje myśli. I jako kobieta w żeńskiej energii, jako magnes na swoje pragnienia. Oczywiście, że musisz być w ciele. Musisz wiedzieć, co się w tym ciele twoim dzieje. Taki szybki test tego, czy ty jesteś w ciele, to ciało wysyła ten sygnał. Umysł nadaje tylko kierunek. Umysł jest odbiornikiem i nadajnikiem informacji. A ciało wysyła elektromagnetyczne impulsy do kwantum. Teraz zobaczcie, jak czasami ludzie są przebodźcowani w umyśle, a odcięci od ciała. Najprostsze to, żeby sprawdzić, czy ty jesteś ze swoim ciałem połączona, to, czy ty tańczysz, czy ty się dotykasz, czy ty jesteś rozluźniona, czy ty siebie masujesz, czy ty składasz sobie honor, czy ty się szanujesz, doceniasz swoje ciało, czy ty patrzysz do lustra
i patrzysz sobie w oczy i dajesz sobie komplementy, tak? Czy siebie akceptujesz? To taki test, czy na to, czy ty masz połączenie ze swoim ciałem. Jeżeli tych rzeczy nie robisz w swojej codzienności, bo nie masz czasu, bo gdzieś pędzisz, bo scrollowanie jest ważniejsze, no to już masz odpowiedź, gdzie jesteś w swojej świadomości. Gdzieś jesteś w mentalnym świecie. Wiem, bo byłam tam. Pamiętam nawet moment w swoim rozwoju, kiedy dotarło do mnie, że po prostu ja całe życie byłam bardzo świadoma i całe życie miałam połączenie ze świadomością i z Bogiem, ale całe życie byłam oderwana od ziemi, bo wszystko, moja cała energia była właśnie w świadomości, tutaj wysoko. Miałam dostęp do różnych informacji i moje zdziwko było, jak odkryłam w ogóle, że tu jeszcze pod brodą mam kilka poziomów, do których nigdy nie miałam dostępu. I nagle mój twardy brzuch i trzymanie go, zaciąganie i problemy z sikaniem, nagle to wszystko zaczęło mieć sens, bo napięte ramiona i tak dalej, i tak dalej. Więc to był taki... Wiem, o czym mówię. Zresztą kolejnym testem na to, gdzie jesteś, jest twoje życie. Jest lustro twojej rzeczywistości. Upa! Proszę. No, dziękuję wszystkim za wszystkie komplementy. Ja tu je widzę i wsysam. Czekajcie, muszę zabrać coś z balkonu, bo mi zaraz wywieje coś ważnego dla mnie. Moja chusta z Indii. A to jest chusta, którą używam teraz do sauny. Chodzę prawie codziennie do takiej sauny parowej, do takiej kabiny parowej i nie polecam nikomu tam siadać. Dlatego siadam sobie na takiej chustce. Także jakby przepadła, to byłoby źle. Dobra. Więc w manifestacji chodzi o to, żeby stworzyć nową wersję siebie. Niekoniecznie uleczyć, bo nie ma co uleczać, bo to nie jesteś tym, co zostało. Wszystkie traumy, wszystkie jakieś rysy na podświadomości, ja bym tutaj na nie patrzyła jak na to, czym to jest, czyli na... uwięzioną w nas stagnacyjną energię, którą po prostu trzeba zauważyć, dać jej uwagę i ją wypuścić. I stwarzać siebie, ten new brand identity z poziomu naszej świadomości. Kiedy zaczynamy świadomie manifestować, czyli... Dziękuję. Kiedy zaczynamy świadomie manifestować, czyli nie reagować na iluzje, utrzymywać ten nasz docelowy stan, docelowy scenariusz, łączyć się z Bogiem, ze źródłem, from the inside, from within, to taka świadoma manifestacja, jaką teraz opisuję, jest... Przypominamy sobie, uczymy się o tym, kim naprawdę jesteśmy. Tak bym postrzegała. Im szybciej to zrozumiecie, tym łatwiej będzie wam manifestować. Całe wasze życie będzie kreacją świadomą. Bo nawet jak się coś gdzieś tam... uleczanie jako ukochanie w końcu i wtedy... to ma jakby inny sens. Tak, bo uleczanie
to jest z jakby z założenia, że coś jest z tobą nie tak. A to po prostu w ciągu życia nazbierała się, zgromadziła się jakaś energia w tobie, która jest nie twoja, która jest nieprawdziwa, która jest iluzoryczna, która najczęściej powstała tam z twoich interpretacji, z tego, jak ci nauczyli patrzeć na świat, a wiemy, że no, mało ludzi się zna w ogóle na tym, co się dzieje wokół nich. Każdy żyje w swoim umyśle i nie ma co się tymi ludźmi sugerować. Więc manifestacja to jest świadoma manifestacja to jest praktyka tego, kim my naprawdę jesteśmy. Czyli już nie żyjemy z przeszłości, czyli już nie żyjemy z tej starej energii, czyli już nie żyjemy z umysłów. Zobaczcie, ile ludzi jest pozamykanych w tych swoich konceptach, że no na przykład a propos małżeństw, tak, że albo w ogóle relacji. Ludzie chcą być w związkach i to jest jakby, możesz tego chcieć, wszystko spoko, tylko że ta energia, z jakiej oni to chcą, ta energia jest incorrect. Bo to jest energia braku. Energia niech będzie ktoś w moim życiu, żebym ja w ogóle czuła, że jest jakiś sens, że żebym dostawała jakąkolwiek uwagę, albo żebym mogła kogoś to podświadome jest, nie? Albo żebym mogła kogoś sprawdzać, kontrolować, czy on mnie kocha. Jeżeli twoją ja się teraz kieruję nie do ludzi z Matrixa i nie do świata, tylko się kieruję teraz do moich Divine Feminine, Divine Masculine. Jeżeli twoją intencją nie jest wolność, wzrost, kochanie, służenie Bogu w drugiej osobie, to ty nie masz prawa do bycia w relacji. Ale ludzie są tak zaprogramowani, są dążą do małżeństwa. Tak jak ostatnio ktoś zapytał na live'ie, czemu tamci są w związkach, a my nie jesteśmy i w ogóle czemu to jest takie trudne i tak dalej, i tak dalej. A czemu miałabyś być? Czemu miałabyś być? Jaki jest twój plan? Co wnosisz? Jak służysz? Jaki jest twój koncept? Po co chcesz być w relacji? Żeby tak się przyglądać temu lustru i każdą jego minę albo bycie zajętym jego albo posiadanie jego swojego życia interpretować, że on ciebie nie kocha, nie chce, że za mało daje i tak dalej? Czyli odtwarzać swój stary program? Więc w manifestacji chodzi o to, żeby stworzyć swój brand new identity, stworzyć siebie na nowo. Przypominamy sobie, kim naprawdę jesteśmy i teraz w relacjach, czy w naszych finansach, czy w ogóle w naszym życiu jako kreacji możemy dokonywać niezwykłych rzeczy. Ale te niezwykłe rzeczy i te niezwykłe doświadczenia, które będziemy przeżywać i będziemy mogli ich doświadczać, one nie są z dnia na dzień. Ty się naprawdę musisz tym stać. Ty naprawdę musisz mieć wolę wiele razy. To musi być twój naturalny stan. Ty musisz się nauczyć, że wiele razy będzie tak, że nie będziesz widzieć, że nie będziesz dostawać, że nie będziesz wiedziała. A to nie o to chodzi, żeby dostać, widzieć i mieć gwarancję, tylko właśnie chodzi o to, żeby utrzymać ten energetyczny blueprint tej nowej rzeczywistości w sobie i w końcu przyjdzie. Przyjdzie na pewno. Więc to jest, rozumiesz? I jak ty się w końcu nauczysz za pierwszym, drugim, trzecim, czwartym, piątym razem
nie reagować, nie panikować, nie kontrolować, tylko po prostu, a okej, okay, on jeszcze mi nie daje tego, a okej, okay. Nawet nie, że nie daje, tylko ja po prostu nie jestem dostępna na tą wersję, wracam do swojej magicznej bańki. To jest bycie kreatorką. Powtórzę tu w tym momencie, nie masz za bardzo wyboru. Możesz robić to stare, możesz postawić granice, możesz mu powiedzieć, wiesz co, nie podoba mi się to teraz to. Możesz powiedzieć, możesz postawić granicę. Ale postaw ją z miejsca mocy, a nie z miejsca manipulacji małej dziewczynki, bo jeżeli zrobisz to z tego miejsca, to za chwilę dostaniesz podwójnym gównem po twarzy. Ok? Gdzieś ostatnio, nie wiem gdzie to usłyszałam, nie wiem gdzie to zobaczyłam, to już wszyscy znają i wiedzą, ale w tym, co się u mnie teraz dzieje w życiu, w moim przechodzeniu dosłownym i byciu świadkiem przechodzenia do innej rzeczywistości, to jest dla mnie po prostu szok, że ja nigdzie od nikogo nie słyszałam tak specyficznych informacji, które ja teraz kolekcjonuję na własnym przykładzie. Co się dzieje z ciałem, z psychiką, z tożsamością, ze zdrowiem, z rzeczami materialnymi, z ludźmi w twojej rzeczywistości, kiedy naprawdę przechodzisz do nowej rzeczywistości. Czyli kiedy naprawdę energetycznie już jesteś tam i już masz, nie wiem, bilety albo kupiony dom, albo kontrakt z pracą, albo już czujesz po prostu, że jesteś w boskiej unii, już to czujesz na tym poziomie komórkowym, energetycznym, że nikt nie mówi, jak wygląda to przejście. Wy może mi nie wierzycie teraz, ale ja ledwo zipię. Ja od kilku dni nie jestem w stanie wstać z łóżka, ale dlatego jestem taka trochę wolna dzisiaj. Taka wolna. Ja wiem, że to postanowiłam, że przealchemizuję to w sensualność. Ale prawda jest taka, że rozpadam się. No i słyszałam takie powiedzenie, które wszyscy pewnie znamy, ale ja je znam od 10 lat, a teraz ma dla mnie zupełnie inne znaczenie i na ten moment jest dla mnie najważniejsze. Droga jest celem. The path is the goal. Kto manifestuje i jej się nie może doczekać i sprawdza, i gdzie to jest, i gdzie to jest, i gdzie to jest. Nie. To droga, ta droga jest celem, dosłownie. Bo jeżeli ja postanowiłam i ja idę dzisiaj i jutro i za tydzień, tak będzie. Jako ta osoba, która postanowiła, że jest tą osobą i jest w tej rzeczywistości. Kiedy ja już w tej drodze uczę się niereagowania, wybierania dobrych rzeczy dla siebie, obserwowania swojego umysłu, patrzenia już tymi oczami miłości i mojej duszy na różne rzeczy i eventy, które się wydarzają w mojej rzeczywistości, to ja nie wiszę, ja nie czekam, ja nie jestem w kontrolującej, zniecierpliwionej energii. Moja droga jest moim celem. Czyli jak weźmiemy sobie to pod uwagę, że tak naprawdę całe życie jest drogą, a nasze manifestacje i to, co dla siebie wybieramy, jest tylko chwilą. Jak ja zmanifestuję sobie swojego divine masculine do życia, to, że on się pojawi,
to nic nie znaczy. Utrzymaj to. Służ miłości Bogu w nim. Patrz na Niego oczami wolności, prawdy i działaj i mów i traktuj i kochaj Go w Jego najwyższym interesie, czyli tak, żeby On był największą tutaj wersją siebie. Ja wiem, że to brzmi bardzo utopijnie i że kiedyś mój przekaz był trochę inny. I to, co mówiłam kiedyś, że na przykład, wiesz, stawiaj granice, że nie pozwalaj się tak traktować, ściągaj energię, to wszystko jest bardzo podobne do manifestacji, tak? Czyli ściągnij energię, to znaczy nie reaguj na 3D. Natomiast tamte informacje, co dawałam 2 lata, to były informacje jakby dla ludu. Dla jakby przeważającego stanu rzeczy w rzeczywistości naszej kolektywnej. Czyli jak chcesz po prostu być w związku, no to you know. But I don't want to play small i ja bym chciała rozmawiać z Divine Feminine i z ludźmi, z kobietami świadomymi, z kobietami, które są gotowe w tym życiu przejść przez całe ciśnienie i stać się diamentem własnej duszy, stać się alchemiczkami. Ja się tym staję, ja tym jestem, ja to wybieram dla siebie, dlatego dziwnie byłoby, żebym teraz jakiś inny miała przekaz. Więc jeżeli nie masz, nie jesteś tam i nie masz takiego patrzenia, tylko jesteś, czemu on nie robi, czemu on nie jest, a on jest taki, a on za mało mnie przytula, za mało robi, za mało płaci, to twoja soczewka jest skierowana na brak. Ten brak, on wychodzi z ciebie. Tak bardzo skupiasz się na tym, czego nie robi drugi człowiek, że samej ci umyka, że to ty emanujesz tym brakiem. I że to, co robi ten twój partner, to ostatecznie jest twoje lustro. To zawsze tak sobie mówiłyśmy, prawda? Że partner jest naszym energetycznym, że jest na równi energetycznie. Zuzia pisze, trafiasz w sedno, że najważniejszy jest ten stan. Nie oceniać, ale być. Tak to rozumiem. No tak. Tym bardziej, że jak zrozumiesz, że to, co widzisz teraz, jest lustrem. Jest lustrem. Wchodzisz w Divine Feminine i pomyślałeś sobie, ja tu będę praktykować największą boską miłość. No ale ten twój maskulin, co sobie go wybrałaś, tak zwany SP, czyli szczególna osoba twoja, no nie ma jeszcze tyle entuzjazmu, co ty. No to na pewno jest twoje lustro. Więc w tym momencie, w którym on nie ma entuzjazmu, ty masz zawsze wybór, czy ty będziesz zadedykowana tej miłości i tej swojej magic bubble within you. Okej, jeżeli się źle poczułaś, samo ureguluj się. Pamiętaj, to wszędzie ja to uczę, w Holy Secret, w Potędze Granic, w Mistrzowskim Związku. Pamiętaj o tej swojej suwerenności energetycznej. Bez względu na to, co się dzieje. Okej, może cię zasmucić to. Ja nie mówię, że się nie może tak wydarzyć. Może. Może się tak wydarzyć. Ale
Nie może być tak, że twoje szczęście, twoja kompletność, stan świadomości, o którym tutaj dzisiaj opowiadam, jest, albo twoja przyszłość, to, co ty manifestujesz dla siebie, jest uwarunkowane tym, co ktoś zrobi albo powie. Mam ciche dni, czy po kłótni odzywać się, czy dać spokój? O co się kłócicie? Najpierw w ogóle zobacz, najpierw zobacz siebie, co to, po co, o co poszła ta kłótnia. Możesz pogodzić się i otworzyć serce na poziomie energetycznym, bez mówienia, czyli uwolnić pewne rzeczy. My, kobiety, robimy więcej na poziomie energetycznym, czyli nie miemlimy tych scenariuszy, nie trzymamy w sobie oporu, uwalniamy ten opór, oczyszczamy to na poziomie energetycznym. Zrób mu miejsce, żeby on przyszedł, ale zrobienie miejsca mu, żeby przyszedł, to oznacza, żeby wyklarować to wszystko w sobie najpierw. Ale zanim w ogóle będziesz chciała coś zmieniać i działać, byliśmy umówieni i nie przyszedł, stąd wyszła kłótnia. No to w kontekście manifestacji to wygląda tak, że on ci daje taki breadcrumb, a ty się kłócisz z lustrem swojej rzeczywistości. Trzeba było na przyszłość po prostu wycofać energię i pójść ze sobą, zrobić porządek, albo mu powiedzieć, że po prostu powiedzieć mu, byłam gotowa, zadedykowałam swój czas, coś takiego jest dla mnie, w ogóle nie jest dla mnie żadną opcją i że to było ostatni raz i tyle, nie trzeba było się kłócić, czy można było powiedzieć, po co kłótnia. Nie rozumiem, jak facet nie daje mi tego, co ja chcę, to znaczy, że to ja mam problem? No, to zależy z jak... Jeżeli nie rozumiesz tego, co ja dzisiaj mówię, to znaczy, że nie manifestujesz świadomie, że nie siedzisz w temacie manifestacji. Ja tutaj dzisiaj mówię z poziomu świadomej manifestacji kreatorki. Czyli jeżeli jestem w sytuacji, w której nie dostaję tego, co chcę, to jest to lustro dla moich przekonań. Jeżeli to jest lustro i odbicie, no to jak ja się będę szarpała z tym, to jest, jakbym goniła swój ogon. Ja muszę zmienić swoje przekonania. Jak będziesz się z nim kłóciła albo go uczyła i tak dalej, i pokażesz dużo emocjonalności, to w ogóle nic z tego nie będzie. Sobie zadaj pytanie, chcesz tego faceta, czy nie chcesz tego faceta? Może chcesz faceta, który cię dobrze traktuje. To zdejmij z tego energię, ale musisz i tak iść i zrobić czystki na poziomie swoich przekonań. Jak facet mi nie daje tego, co ja chcę, a ty sobie dajesz to, co ty chcesz? Dajesz sobie opiekę i nad swoimi emocjami pochylasz się, czy nie? Takie pytania sobie powinniście zadawać. Czy to w porządku, że facet zaproponował pierwsze spotkanie w połowie drogi 2 godziny kobiecie? Już odpowiadałam na to pytanie. Are you kidding me? Ja mam kilka tutaj takich, wiecie, my żyjemy w bardzo słabym społeczeństwie. Nic nie można nikomu powiedzieć. Ludzie się obruszają. Tak samo to się też widać w waszych relacjach, właśnie jak wam nerwy pękają i tak dalej, że nie macie tej wytrzymałości. Im mniej emocjonalna będziesz w swoich reakcjach, zapiszcie to sobie. Jeżeli nie zareagujesz emocjonalnie na swój trigger, to zawsze będziesz 2 kroki do przodu.
najgorszą sytuację można potraktować i po czasie zareagować na nią z lekkim sercem i z dozą dystansu. Będziesz dwa kroki do przodu. Będziesz inna niż wszystkie. No więc żyjemy w bardzo słabym społeczeństwie reakcji i tak dalej, i tak dalej. Teraz do filmów się... Okej, mieć wywalone. No to też tak nie do końca, bo to, rozumiesz, ty mówisz mieć wywalone, a ja czuję w twoich komentarzach taką... no trochę poranioną energię. Więc na razie w ogóle abstrahuj od tego, co z nim. Zobacz na siebie, że... bo wy myślicie sobie, że albo musicie cały czas kontrolować, coś tam dopilnowywać, albo mieć wywalone, jak się nie dzieje po waszej myśli. No nie. Jak będziesz miała wywalone i będziesz miała przy tym zamknięte serce, będziesz miała przy tym opór, to będziesz miała zawsze problem. W temacie kłótni, odkąd obejrzałam lustro, odkąd słucham Oli, wiem jedno. Wyciszyłam aktywistkę w sobie, odłożyłam ego na bok, patrzę sercem, mniej emocji, więcej obserwacji. Czy facet po związku z kobietą borderline może stworzyć normalny związek? Jest uczuciowy. Nie na faceta powinnaś patrzeć, tylko na siebie. Ty masz już tutaj historię, w ogóle tą historię, że ona miała borderline, tererere, czy facet może. Ty siebie zapytaj, to nie ma znaczenia, co facet może, czy nie może. To ty się powinnaś siebie pytać, jaki ja chcę stworzyć związek, co ja chcę i co ja daję. Jak pytasz o lustro, to już jesteś tak daleko od siebie, że pytasz o zewnątrz. Ja nie mogę odpowiedzieć na to pytanie. Ja nie wiem, to wszystko zależy od ciebie. Czy ty będziesz stawiać granice, czy ty będziesz wrażliwa, czy ty, co ty będziesz manifestować, jakie ty masz przekonania, co się tobie tam w tobie kręci. Teraz mogę powiedzieć, że partner się zmienił, a tak naprawdę to ja zmieniłam się w sobie i dlatego nie reaguję już atakiem, więc nie jestem atakowana. Yes. No więc żyjemy w bardzo słabym społeczeństwie, które jest bardzo słabe. Właśnie ta słabość się przejawia w tym, że społeczeństwo jest uzależnione od faktorów zewnętrznych. To, czego się uczymy tutaj na kanale, this is who I am, this is what I want, I am creator of my life and I will have what... Będziesz miała to, co postanowisz i to, co ucieleśnisz. Punkt i kropka. Tak w skrócie. A ile trzeba się syfu i przekonań i wyzbyć i ile trzeba... i ile trzeba przealchemizować, to jest inna droga. Ja mówiłam o tym, ja odpowiadałam na twoje pytanie na ostatnim live'ie dosyć obszernie. Musisz się cofnąć i znaleźć swoją odpowiedź. Co chcę o tym społeczeństwie powiedzieć? Że bardzo często są takie nagrania w internecie, w którym jest trigger warning. Ostrzega się przed triggerem. Jeżeli ciebie coś triggeruje, to znaczy to tylko tyle, że jesteś gdzieś tam przez coś zniewolona. Więc dobrze byłoby uwolnić się z tego zniewolenia i zrobić w sobie miejsce, żeby mieć miejsce na miłość, na Boga, na Divine Union, na swoje manifestacje. Twój fokus i twoje dokładne wykonywanie rzeczy jest bardzo ważne.
Ja tego nie mówię teraz, żebyś ty się źle poczuła, tylko mówię to naprawdę dla twojego dobra, bo kilku osobom, moim klientkom, zwróciłam parę razy uwagę. Kilka odpadło, a kilka wzrosło. Na przykład powiem wam coś takiego. Ostatnio był u mnie na Instagramie live. I pisze do mnie parę osób, czy będzie zapis tego live'a. Ja rozumiem, że jesteśmy w świecie internetu, że wszystko się szybko dzieje i w ogóle myślisz sobie tego. Nie, to jest nie okej. To jest oznaka, że nie sprawdziłaś braku samodzielności, przekraczania mi granic i zawracania mi dupy. Okej? Bo film jest na profilu. Wystarczyłoby się rozejrzeć. Tak samo czasami ktoś wchodzi do mnie na stronę. Ja wiem, że ja mam dużo tych programów, ale są dwie zakładki na górze. Wystarczyłoby się wczytać i zatrzymać. I ludzie mówią, że nie mogą znaleźć. To nie jest tak, że nie możesz znaleźć. Nie szukałaś. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że to, co powiedziałam, jest oznaką niedojrzałości, braku suwerenności i rozszczepienia energii, uwagi, czyli energii. Jak chcecie manifestować i być on point i wiedzieć, czego chcecie w związku i wiedzieć, kiedy postawić granice i kiedy stanąć za sobą, to musicie zacząć od takich właśnie trywialnych spraw. To w tym sensie diabeł tkwi w szczegółach dosłownie. Bo to są szczegóły, które nie pozwalają ci być w mocy i mieć skondensowanej energii. Cześć, czy znasz już datę live'u o Bogu? Chcę specjalnie dołączyć do niego, do Ery i pewnie zostanę już na dłużej. Daty jeszcze nie znam, natomiast już się powoli energetycznie do tego zbieram. Jak będę wiedziała datę, to będę tydzień przed o tym trąbiła. Teraz się bardzo dużo dzieje w moim życiu, do my best, ale na pewno kolejny warsztat, który się odbędzie na Women Era, to będzie on o Bogu. I wszyscy, co mi pisali kiedyś pytania, bo mam tylko dostęp do jednej dziewczyny, bo pamiętam, kto to pisał, więc mogę sobie pójść tam, a całą resztę proszę o pytania na maila. Bo ja mam dziesiątki wiadomości w skrzynce i ja nie jestem w stanie się do nich wszystkich dostać. A jak otwieram skrzynkę i ktoś mnie pyta o to, czy będzie zapis z live'a, który jest zapisany jako ostatni live na moim feedzie, to tak mnie to wkurwia, że później nie otwieram skrzynki przez 2 dni. Ja jestem po to, żeby stanęła w mocy, ja jestem po to, żeby cię aktywować, a nie po to, żeby cię wychowywać. A to jest wychowywanie. Powiedzenie ci, że musisz iść na fit i sprawdzić pierwszy, ostatni film. You know? Uwierzcie mi, dojrzejcie w tej sprawie. Bądźcie trochę samodzielne. Włóżcie trochę wysiłku więcej w ten research. Jeżeli czegoś chcesz, nie idź na łatwiznę, nie obwiniaj innych ludzi, skup się, skoncentruj i trochę poszukaj, to naprawdę będziesz miała tylko profity w życiu. Wiem, co mówię, bo kiedyś też taka byłam. Dołączę już teraz do Women Era, nie pożałujesz. No nie pożałujesz, bo jest tam bardzo dużo do nadrobienia. W Women Era macie lustro, w Women Era macie wyzwanie, w Women Era macie dużo innych transmisji. Niedługo pojawią się smaczki. W Women Era macie dostęp do chyba 3 albo 4 zoomów przewartościowych. Ja nie wiem, kiedy ty to wszystko nadrobisz.
Dobra, już chyba wszystko powiedziałam, co chciałam powiedzieć, to odpowiem na wasze pytania. A jeszcze wam coś przeczytam. To jest. Piszą dziewczyny codziennie, co się dzieje w trakcie i po wyzwaniu. Jestem główną aktorką swojej rzeczywistości. Naprawdę ciągle zbieram grzyby. Wczoraj pieniądze na koncie, wyrównanie za coś. Mąż pochwalił mnie za rzeczy, które wcześniej nie doceniał. Czuję się ważna, jestem ważna. Komputer mi się zepsuł, to myślę, że na moją korzyść, bo teraz kupię sobie nowy. Poszłam krok dalej, kupię na raty. Bank przyznał mi pożyczkę. No dobra, nie będę może czytała tego wszystkiego, ale chodzi bardziej o to, że druga osoba. Nie, nie będę wam tego czytać, bo tego jest strasznie dużo, ale chcę wam powiedzieć, że efekty... Słuchaj, dołączaj do wyzwania Jestem główną aktorką swojej rzeczywistości, bo tak o, będziesz miała dostęp do 21 dni transformacyjnej wiedzy, ćwiczeń i naprawdę te ćwiczenia pozwolą ci aktywować magiczną magię w tobie. Przestaniesz patrzeć na facetów, przestaniesz patrzeć na lustro, zaczniesz manifestować. To się zacznie pojawiać w twojej rzeczywistości. 21 dni. Wiadomo, że nie będziesz robiła codziennie ćwiczenia, bo niektóre ćwiczenia zajmują trochę, ok? To jest głęboka, energetyczna praca. Więc powiedzmy, że będziesz to robiła miesiąc. Po tym miesiącu ja ci dam wskazówki, jak już żyć w tej energii, jak do tego wracać i do czego wracać, jakie mieć nastawienie i tak dalej, tak dalej, jak sobie radzić. Rozumiesz, że od tej pory, jak weźmiesz to na poważnie, możesz od tej pory już do końca stwarzać, uczyć się tych rzeczy, aż w końcu dotrzesz do swojej boskiej, kreacyjnej, magicznej esencji. I nie będziesz chciała nic innego robić. Nie będziesz już miała pytań o faceta. Ten facet, który jest w twojej rzeczywistości, ten, co cię prosi o ten dojazd o połowę drogi, czy ten, co ma tą byłą borderline, to są wszystko twoje manifestacje. Jeszcze jedną bo niektóre, większość tych wiadomości, tych feedbacków, które dostaję na co dzień, to są wiadomości głosowe. I nie mogę wam udostępnić ich, ale jeżeli wy mi nie wierzycie, że są takie efekty po lustrze i po wyzwaniu, no to musicie usłyszeć inne kobiety. Kochana Olimpio, przesłuchałam twój warsztat. Dzisiaj jest znowu drugi raz. Zrobiłam notatki, zapisy. Nagrywam ci się, bo po prostu tak na razie czuję. Po prostu jesteś wyjątkowa. Naprawdę słuchałam różnych ludzi, kupowałam różne kursy, ale ta twoja wiedza jest najlepsza. No po prostu nikt nie przekazuje tego w taki sposób, jak ty to robisz. Po prostu to jest wszystko no po prostu cudem, 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 cudem. Po medytacji tak się popłakałam, tak szuchałam, że nie mogłam dojść do siebie. W ogóle pewne rzeczy, które mi przychodzą z dzieciństwa, wreszcie wiem, z czego to wynika. Dziewczyno, ty tak przekazujesz wiedzę, że mało kto tak potrafi. Są różni mentorzy, tak, robią różne kursy, ale
to u ciebie nie ma pitu-pitu, jest jasno, dlaczego, wszystko potrafisz wyjaśnić, skąd, co wynika. Są jeszcze dwie wiadomości, ale nie będę ich puszczać, bo już dotyczą prywatnych rzeczy, ale transformacje, które, przez które przechodzi ta kobietka, Marta, i te rzeczy, które się wydarzają, są magiczne. Są magiczne. Jest piątek. Promocja na wyzwanie i na lustro jest do niedzieli. Jak się rozstawać? Ja swojemu byłemu życzyłam wszystkiego najlepszego. Nie kłóciłam się o pieniądze, choć za wspólne wakacje policzył mi trochę więcej niż powinien, bo koszty na pół, a on więcej jadł. Nie wiem, czy ty mnie pytasz teraz o coś? Ja nie za bardzo rozumiem tego komentarza. Jak tam jest wyliczanie, on tobie więcej, a ty mu, że on więcej zjadł, to bądź pewna, że ta relacja była oparta na przywiązaniach stylu i na traumach i just let it go, just let it go. Po prostu weź to za pewnik, że to się, co to w ogóle ma być. Ale nie tylko, że on cię więcej policzył, tylko ty też. Z tym, że on więcej jadł. Zrób swoją część. Jak się rozstać? No, wyjść. Nie dawać uwagi. Nie ma. To już nie jestem ani dostępna na tego człowieka, ani na... Zamykam drzwi. Dopiero jak zamkniecie drzwi, to przyjdzie coś nowego. Ale też niekoniecznie. Znaczy, zamknięcie drzwi w tym sensie nie, że człowiekowi zamykamy drzwi, tylko że zamykamy te drzwi. Zamykamy drzwi, granicę naszą. Już nie jesteśmy dostępne na tamto. Żeby nie być dostępne na tamto, trzeba najpierw zobaczyć, dlaczego ja byłam dostępna na tamto. I siebie alchemizować. Kochani moi cudowni, macie... czy wy macie pytania? Bo ja już idę. Koniecznie sprawdź, czy... Macie, nie macie. Wczoraj na Level Up Secret mówiłam o tym, dlaczego jaka cisza. Jakimi słowami odpowiedzieć facetowi na jego propozycję płacenia pół na pół za mieszkanie? A co chcesz powiedzieć? To ci ubiorę to w słowa. A czego ty chcesz? Jaki... Jest jakiś czas w ciągu dnia najlepszy na manifestację. Manifestacja to jest przemiana siebie, to jest lifestyle. Jeżeli manifestuję pieniądze, związek, karierę, to ja już dzisiaj, teraz, 24 godziny na dobę już w tym jestem. Czy może zdarzyć się tak, że nie ma grzybków w ciągu dnia? Może, ale to są takie raczej dni, które spędzamy w tu i teraz, na relaksie, w których nam nie zależy. Nie? Ja na przykład mam codziennie grzyby jakieś,
A były 2-3 dni, że nie zapisywałam. I wczoraj miałam nawet taką toksyczną myśl. A co ja będę zapisywać? Już i tak jest codziennie. To zapisywanie jest bardzo ważne, bo to daje feedback twojej podświadomości, to daje potwierdzenie i dowód twojej podświadomości, że ta manifestacja idzie, więc zaczynasz wybiórczo patrzeć tylko na to, tak? Aha, tak, te przelewy były co chwilę. A tak, ten facet mi to napisał i powiedział, aha, czyli to są wszystko grzyby. Grzybem może być, tak, teraz już nie będę wchodzić w ten temat, bo ja już idę, ale natomiast taką najlepszym takim indykatorem na to, że manifestacja idzie, to jak nie masz spiny. Ucieleśniłaś, już się przejawiasz, już wiesz i nie czekasz i nie masz tej spiny. Nie mam pytań, jestem przewdzięczna, że nauczyłaś mnie, żeby przestać patrzeć z ego i wyjąć kij z dupy i po prostu być sobą. Mam teraz świetny czas w życiu, prawie nikt za mną nie nadąża, kocham. Kocham Curyk. Ja właśnie się kapnęłam, że żyłam w uzależnionym związku, wiem dlaczego, oczywiście self-concept. Postawiłam granice, zaproponowałam pół na pół i zamknęłam drzwi, ale z racji wspólnych dzieci. Nie mam pytań, dziękuję za piękny przekaz. Przyjemność po mojej stronie. Mam koleżankę, która bardzo wszystko przeżywa i jest ewidentnie w roli ofiary. Chcę, bym była jej pocieszycielką. Ja mam nastawienie na działanie, a nie uzależnienie. Jak jej to powiedzieć? Nie musisz jej tego mówić. Przestań na nią reagować. Przestań w swoim głowie i w swoim umyśle ją oceniać i postrzegać tak, jak ona ci się jawi. Bo jeżeli taka koleżanka jest w twoim otoczeniu, to znaczy, że jest tam jakiś system twoich przekonań, że ludzie są tacy, że ludzie są gorsi, że ludzie są niedojebani i tak dalej, i tak dalej. Jesteś w stanie zobaczyć ją w jej wyższej formie, w jej wyższej wersji? Jeżeli chcesz jej tak doświadczyć, no to musisz to najpierw w sobie zrobić. Mega live, dziękuję. Bardzo proszę. Grzybobranie każdego dnia. Yes. Jeśli manifestacją można zmienić drugą osobę, to po co odchodzić? Manifestacją nie zmieniamy nikogo, tylko zmieniamy siebie, dostrajamy siebie do rzeczywistości, w której ty i ta osoba inaczej funkcjonujecie. Czasami, jak jesteś w jakiejś zjebanej relacji toksycznej, gdzie po prostu robiłaś z siebie klauna i debila i po prostu ten twój partner był odzwierciedleniem tego klauna i debila, to jak się obudzisz, to po prostu nie chcesz mieć z tą osobą nic wspólnego, bo myślisz sobie, ja pierdolę. I nie musisz. Ja na przykład, gdybym w porę się przebudziła, gdybym w porę zaczęła robić to, co robię, gdybym tego chciała, to bym mogła przemanifestować całą sytuację z Mistrzem Świata, ale ja nie chciałam tego zrobić, bo Mistrz Świata był refleksją moich ograniczających mnie przekonań na temat tego świata. Ja po prostu nie wiedziałam wtedy, że dla mnie jest dostępna Divine Union. Ja nie wiedziałam, że... Ja nie wierzyłam w to, że jest tyle świadomych ludzi. Ja nie byłam tak przebudzona, jak jest... Nie byłam przebudzona parę miesięcy temu, jak jestem teraz. To moje przebudzenie zaczęło się właśnie od tego, jak się zjebało z Mistrzem Świata na koniec i ja dostałam download na temat Holy Secret. Jak ktoś nie ma Holy Secret, to sobie naprawdę kupcie i obejrz życie Holy Secret, póki jest w butiku, bo jak Justynka zrobi stronkę, ja nie wiem właśnie na jakim to etapie jest, ale będzie cudna, piękna, neonowa, to większość programów nie będzie można kupić, będzie, albo ich nie będzie, albo będą w pakietach.
Teraz będzie więcej konsultacji i będę też miała taki fajny pakiet manifestacyjny dla Was, ale on będzie tylko dla manifestorek. Także o wszystkim się dowiecie niedługo. W każdym razie ja nie chciałam Mistrza Świata, bo on był no po prostu manifestacją tego, co ja sobie wcześniej wymyśliłam, ale ja tego nie wymyślałam z duszy, tylko ja to wymyślałam, bo wiedziałam, że mogę sobie wszystko wymyślić. Natomiast jak się zjebało i odkryłam Holy Secret, czyli dostałam info od Boga, że okej, okay, ja muszę najpierw w sobie stworzyć unię, Divine Union, że nie będzie żadnego union na zewnątrz, nigdy, z nikim. Never. Jeżeli ja nie będę miała unii w sobie, czyli swojej męskiej energii, żeńskiej energii, zjednoczonej i jeszcze ten cały pakiet, ta polaryzacja, ta pełnia zjednoczona z Bogiem. I dosłownie takie to jest. To nie jest slogan, to nie jest marketing, to nie jest yama-yama, to nie jest iluzja. Takie to jest. W momencie, w którym stanęłam do tej pracy, to i ja już nie mam przekonań za bardzo. Oczywiście tak, damsko-męskie sprawy, żeńska energia, polaryzacja. No kto świadomy jest, to będzie to rozumiał. I jakby manifestacja nie wyklucza tych rzeczy. Tak mężczyźni są inni, tak mężczyźni kochają inaczej, tak mężczyznom się podoba coś innego, tak szukają czegoś innego w seksie, tak mają są inni. Okej? Okay? I warto znać te różnice i znać tą dziedzinę, jak kochają i kim są mężczyźni. Natomiast w kreacji, jak jesteś divine feminine i rozumiesz, co mówię, to możesz mieć wszystko. Bycie divine feminine, czyli zintegrowanie tych dwóch pierwiastków w sobie plus Boga, to twoim przywilejem jest, że ty sobie możesz wybrać to, co chcesz. Ty już nie musisz grać na kodach materialnego świata. Mnie tamte tematy już nie kręcą, dlatego ja się przesuwam w tym kierunku, bo ja wierzę i wiem i widzę, że słuchają mnie divine femininki do przebudzenia. No to nie wiem, huknij na nią, postaw jej granice, powiedz jej szczerze, co myślisz i zobaczysz wtedy, czy jest twoją przyjaciółką. Albo ją przebudzisz, albo się wyciągniesz z tej iluzji. Dziękuję. Byłam na zawołanie jej problemów, no to jest historia też o tobie. Czyli jeżeli nie chcę płacić za mieszkanie z nim, to po prostu mam manifestować, że on płaci. Jeżeli nie chcesz płacić za mieszkanie z nim, to masz się dowiedzieć, dlaczego nie chcesz płacić z nim za mieszkanie. Jakim jesteś elementem w związku, że on miałby płacić za mieszkanie? Czy jesteś bezpiecznym powerhouse'em emocjonalnym, duchowym i czujesz swoją wartość i chcesz, żeby płacił? Czy robisz to z miejsca, bo nie masz? Czy robisz to z miejsca, bo jest to relacja, w którą po prostu nie chcesz inwestować? Musisz być szczera ze sobą, znać swoją intencję. Jestem bardzo wrażliwa, co mogę zrobić dla siebie, by lepiej mi się żyło. Przekuć swoją wrażliwość w swoją siłę, postawić granice i nie myśleć o innych ludziach. Co byś poleciła dla kogoś już level up, żeby zgłębić wiedzę, a nie wałkować wszystko od początku? Nie wiem, o co pytasz.
Oj tak, czuję, że mnie rozsadza od środka i chcę wyjść ze skorupy własnych przekonań, ale jeszcze mi to nie wychodzi. Dołączyłam do Women Era i mam nadzieję, że mi to da ostatecznego kopa. Nie ma czegoś takiego jak ostateczny kop. Jeżeli mówisz, że jeszcze mi to nie wychodzi, to znaczy, że tak jest. Patrz na swoje słownictwo. Już robię tą robotę, daję z siebie wszystko. Nie oceniaj się, nie ma czegoś takiego jak perfekcja. Po prostu rób to. Po prostu to rób. Nie mów, że ci to jeszcze nie wychodzi. Po prostu to rób. Albo to robisz, albo nie robisz. Nie okłamuj się. Albo robisz, albo nie robisz. A jak robisz, jak to wychodzi, nie ma to znaczenia. Albo robisz, albo nie robisz. To po pierwsze. Po drugie, nie ma czegoś takiego jak ostateczny kop. Zobacz. Jak ja zmanifestuję sobie na przykład dom z basenem i z Divine Masculine, to ty myślisz, że to już jest zakończone, że to jest ostateczne? Nie! Ja codziennie rano muszę wstawać i pamiętać o tym, kim jestem. Dobra, może, nie, może zostawmy te manifestacje z przyszłości. Ja zmanifestowałam sobie milionowy biznes. Codziennie robię, co chcę. Mówię o tym, co chcę. Mam wolność całego swojego świata. Mogę podróżować. Chodzę na siłownię, saunę. Ja wybieram ludzi, z którymi się otaczam. Ja wybieram, co robię ze swoimi pieniędzmi. I feel fucking free. To nie był stan rzeczy sprzed roku. Ale ja rok temu, będąc na trzech etatach i pracując po prostu 7 dni w tygodniu i robiąc social media rano i wieczorem, to ja miałam taką samą postawę. Wiedziałam, kim jestem, żyłam w scenie końcowej i codziennie byłam wdzięczna i 1% lepsza. Teraz już mam tą rzeczywistość, którą zmanifestowałam. Dalej, codziennie się budzę, robię skan tego, kim jestem, nie myślę w czasie linearnym, nie dziękuję, nie mam nadzieję, nie czekam, nie opowiadam sobie o procesach. Jestem wieczna, dziękuję w ogóle za to, że egzystuję, robię swoje pukanko, robię swój oddech życia i idę w swoją dobę i robię najlepsze, co mogę zrobić z tego dnia. I czasami robię sobie sat, czyli po prostu żyję w swojej wymarzonej sytuacji, w swojej scenie końcowej z moich manifestacji. I jak będę tam, a będę tam na 100%, bo już tam jestem, to znowu będę miała więcej pieniędzy, więcej kursantów, więcej obowiązków, będę musiała bardziej o siebie jeszcze dbać, będę musiała mieć jeszcze więcej odpowiedzialności, więcej miejsca w ciele i tak będę musiała codziennie wstawać, znowu robić to samo. Rozumiecie, to jest lifestyle. To nie jest in and out, to nie jest po coś, to jest lifestyle. Chodziło mi o twoje kursy. To powiedz mi, jakie masz, kochanie. No, to w kontekście tego, co mówimy, to ważne jest wyzwanie i lustro teraz są na czasie. Zapiszę. Dzisiaj rano obudziłam, myślałam, że nie żyję. Naprawdę. Czy jest możliwa indywidualna sesja z tobą? W tej chwili jeszcze jest jakaś sesja tam na stronie, możesz i jest tylko jedna na razie i wtedy masz dostęp za darmo. Po sesji dobieram do ciebie program do 1500 zł. No i jak Justyna skończy robić stronę, nie mam naprawdę pojęcia, gdzie ona w tym wszystkim jest. Muszę zapytać się. Będą pakiety. Będzie 45 minut, 90 minut,
trzy sesje i jeszcze inne pytanie, jaka to pomadka push? Zapomnij, że będę odpowiadała na to pytanie. Nie odpowiadam na pytanie takie. Bo to odpowiadanie na te pytania wymaga ode mnie, żebym ja chodziła, sprawdzała i tak dalej, i tak dalej. To nie jest ważne, jaką ja mam pomadkę, bo moja cera, moje zęby, moja jakość zęba, tak samo perfumy, feromony, to jest bardzo indywidualna sprawa. Ja nie, czasami mi piszecie komentarze, co to za pomadka? Czy ty naprawdę myślisz, że ja mam czas wrócić do domu i szukać, ja nie wiem, co ja mam za pomadki, ja już mówiłam tysiące razy. To są jakieś nyksy, ja używam tylko nyksów. Jak przekuć wrażliwość w siłę, byłoby świetnie. Czuć, poczuć tą wrażliwość i pozwolić się jej wydrylować, odcedzić ją od mocy, a sentymentalizmu. Dobrze rozumiem, już nie spytam. Dziękuję bardzo. Nie mam żadnych. Obserwuję Cię od kilku lat. Widzę Twoją zmianę. Widzę zmianę u siebie. Nie jestem kimś, kto jest na początku. Jestem świadomą kobietą. Wiem trochę o manifestacji, ale z pewnością kobietko moja kochana. Lustro i wyzwanie. Obydwoje są teraz za 50%. Weź te dwa warsztaty, sprzątnij na te rzeczy, które to jest... Będziemy jeszcze bardziej manifestować, tak? Będziemy manifestować domy, będziemy manifestować SP, ale wszystko krok po kroku. Są jeszcze będę Was głębiej zabierać w tą podróż, ale to, co jest na lustrze i to, co jest w tym wyzwaniu, to jest esencja, to jest tak klarowne, to jest tak on point. Jak te rzeczy zastosujesz, to nie będziesz miała żadnych pytań. Będziesz po prostu zachłyśnięta, żeby tworzyć już teraz. Nie będziesz żadnego czekania na nic, ok? Jak zrozumiesz te koncepty. To jest naprawdę najbardziej wyselekcjonowana wiedza. Lustro ma 450 osób. Feedback jest niesamowity. Dziewczyny z Women Era, 70 osób bierze udział w wyzwaniu. Wyzwanie można kupić osobno, wtedy robisz go w swoim tempie i jakby nie ma społeczności do tego dołączonej. Tam jest 25 osób, czyli prawie 100 osób jest na wyzwaniu. Feedback jest nie z tej ziemi. To jest niby 21 dni, ale uwierz mi, to nie chodzi o to, żeby to przelecieć, przeskoczyć, przerobić, tylko po prostu... Słuchasz jednej transmisji i żyjesz, patrzysz przez soczewkę tej transmisji i ćwiczysz swoją głowę, ćwiczysz swój umysł. Tak macie wykonywać tą pracę. Nie kolejny kurs przesłuchać i no tego. Tą zmianę, którą u mnie widzisz, ja nic nie trzymam. Żadnej wiedzy dla siebie. Ta zmiana jest rezultatem właśnie tych praktyk, które daję tam. To jak ja mówię, jak tam myśleć, jak się przeglądać w lustrze rzeczywistości, jak nie reagować, jakie robić praktyki, jaki mieć mindset, jaką mieć wytrzymałość, to ja to robię na co dzień, każdego dnia. Więc jak ty to raz przesłuchasz i zostawisz, to ci nic nie da. Ale jak będziesz miała do tego dostęp i będziesz tego używała i tym żonglowała i tym designowała się od środka, girl, there is no fucking limit. There is no limit. Nie ma limitów żadnych. Kochani, idę szukać mojego statywu do lasu, albo go zostawiłam u Chińczyków chyba. Dziękuję Wam za dzisiaj. Życzę Wam cudownego popołudnia. Zapraszam Was do wyzwania, zapraszam Was w dalszym ciągu do lustra. Women Era, grota? Wrota stoją otworem. Żyjcie, bądźcie. Zamiast zastanawiać się, a co, jak on powiedział to, a co, jego była ma borderline, ja pierdolę. Zadawaj sobie pytania, co ty chcesz, jak ty chcesz i z tego, i wtedy będziesz miała jasność. Jaką ja chcę mieć relację? Co ja chcę doświadczać w relacji? Czy ja mam na to miejsce? Czy ja jestem do tego zdolna? Czy ja mam takie myśli, taką postawę? I jazda, kreujemy dziewczęta, a nie czekamy na pozwolenie, ani nie pytamy się,
No, tyle. Bye.